Witamy wszystkich gości, wszystkich uczestników zlotu. Zaczynamy! Pasja! Uwolnić się można trochę. To jest moje życie. To jest coś, co kocham. To mnie wyzwala. Nagle zagubiłem się w migotliwej rzece barw. Na ulicy wielkich reklam morzu. Coś jest, jakaś żyłka tam, że to ciągnie człowieka. Wolność, przede wszystkim wolność. Zaterek we włosach, uciekasz od żony, uciekasz od wszystkiego, zostawiasz wszystko za sobą. Ja nie mam ideologii, jeżdżę, bo lubię. Wsiadając na motocykl, to jest swoboda. Jadąc na nim, czuję się człowiek jak w siódmym niebie. To jest marzenie wielu ludzi, którym przychodziło to niełatwo, bo jest to jednak sport, nie ukrywając drogi, ale ktoś do tego doszedł, to wie, że to jest naprawdę frajda nie do opisania. Czym jeździsz? Motorem. A jakim? Niebieskim. Lubisz światło łykać całym tchem i każdy dzień spędzasz gdzie indziej. Kochasz w nocy księżyc, słońce, dzień i nie wiesz sam, gdzie jeszcze nie byłeś. Zobacz znowu mocny rock and roll, bo potem idzie jakaś panienka. Wszystko na temat. To jest 10. jubileuszowy. Przyjeżdżam tutaj od 10 lat, jest bardzo fajnie. Nie zadawajcie ciężkich pytań. No dopiero przyjechałem, rozbijam się i będziemy się bawić. Nad nami pękły mury, ciała rzuciły w lot. Płociły świat na wióry, wszystko to zjedzą szczury. Z głupoty wziąłem sobie żonę na motocykl, tak jej się spodobało, że teraz się nie może odczepić. Tym pełza ciężko w lochu, jak szarlepi strach. Sumienia co po płochu, czuję to zapach prochu. Zapach prochu. Dla mnie to jest super, zawsze to jest super atmosfera. Nie wyobrażam sobie, żeby tu nie być. Spotykamy kolegów, znajomych, z całego kraju się tu zjeżdżają. To jest przyjaźni męska! Za parę mil pod niebem słyszę piekielny śmiech. Ja się nie śmieję, nie wiem, czy jest się z czego śmiać. Jak jedna brać? Gdzie byśmy się nie spotkali, w którym końcu Polski, jeden drugiemu zawsze wesprze, pomoże. Nie ma podziałów jakichś, jesteśmy jedną wielką grupą. Tak, wielkie brawa, wielkie brawa. Maniek walczy, brawa dla Mańka, walczy, jest zacięcie. Wiele serc, jedno bicie, motocykle ponad życie. Wielkie brawa! Zwyciężyła Sylwia.
pasuje nam tutaj okolice, namioty, to, że ludzie mogą w tym lasku tam być razem z motocyklami, to dla nich jest to najważniejsze, że on nie zostawia motoru gdzieś na zewnątrz, tylko on go ma koło siebie cały czas. On śpi, oczy otwiera, patrzy, stoi. Siła jest tylko jeden. Wielkie brawa, Mario. Chcielibyśmy na takich podobnych zobaczyć i pana wójta, i pana dyrektora. Namieszaj tak i wyciągnij tak. Jedną karteczkę. No to czytamy, uwaga. 0453. Brawo! Brawo! Poprosimy pana wójta o wręczenie symbolicznych kluczyków. Ja to zrobię z osobą, która szczęśliwie wylosowała. No mogę teraz wręczyć? Tak? Tu dla kolegi, proszę. Nie. Tam patrz do ludzi, kierownica w prawo, ostro. Jesteś już w telewizji? To pasja, fascynacja, no każdy coś lubi. Jeden lubi ryby, drugi lubi motory, nie? Przed wami grupa RSC! Na wszystkich dworcach.